Witam wszystkich, Papa Spiriada. Po tym dniu najprawdopodobniej wybijemy rank 11. Tutaj mamy dużo fajnych strojów. Mamy jakby trochę do kupienia w sklepie, jednak nie kupujemy, bo robimy naklejeczkę pod tytułem Nie kupuj przez 7 dni. Myślałem, że już dopiero jeden dzień mamy tutaj jakby zaliczony, a okazuje się, że dwa dni już tutaj są zaliczone. Więc nie zmienię zamówienia specjalnego, tak, bo te punkty mogą nam się przydać na następne święto, bo jak wiemy, Stracciatella daje nam 140% punktów. I to jest dobry wynik. To jest dobra suma, dobra ilość, żeby jeszcze z tą sumą przetrwać te parę dni, nie? Mamy tutaj Kingslaya. Znaczy parę dni, no żeby jeszcze ten dzień to wykorzystać. To jest dobry pomysł. Nie będę robił zapas na zapas. Chyba, że przyjdzie klient, wtedy zrobię od razu dwa zestawy. Okej, ale jak nie przyjdzie od zamówienia specjalnego, no to nie robię. Nie robię, tylko... no tylko ciastka jej. Dokładnie zrobię tylko dlatego, że nie będę miał co robić. Wtedy mogę zrobić te Stracciatelle. Dobra, wisi mi to, że mrugało. Ale to bardzo powoli robię, a i tak mruga. Okej, widzę, że mam co robić. To nie musimy... To nie robię Stracciatelli. Okej, kurczę śmietana, tęcza, rożek i to krótkie zamówienie na pewno będzie perfekcyjne. Jednogałkowe lody zawsze perfekcyjne są, w większości przypadków jest to perfekt. 7 dąsów i 100 punktów. Skusiło mnie, żeby Stracciatelle już zrobić. Jak je zrobię teraz, to będę miał potem to z głowy. Tym bardziej, że ja potrzebuję tutaj poczekać już, aż się zrobią te ciastka tutaj. No, trzeba było poczekać i właśnie trzeba pamiętać, że trzeci rząd jeszcze dzwonka nie ma. No dobra, to zobaczymy, czy może Edna zamówi coś. Ta Stracciatella zamówiła. Czyli jednak trzeba to wyrzucić do kosza. Od razu zrobię dwie Stracciatelle. A co tak mruga? Czy za szybko nakładam? No to musi przejść jeszcze jeden. A. Nice. Najlepsze, że to ciastko było duże, a nagle się zmniejszyło. Teraz się nie zmniejszyło, nie? Wtedy się zmniejszyło. Okej. Okay. Jedno ciastko wkładam, drugie wyciągam. Dobra, dobra taktyka. Jak stracę punkty za to dołcz, to będziemy patrzeć na to, żeby lepiej te ciastka robić. Nie wiem, czy te środkowe nie było za małe. Okej, okay, truskaweczki. Okej, okay, jeszcze jedna truskawka. O, się nie udało. Na dwugałkowej, przy dwugałkowych lodach, że takiej akcji jeszcze nie miałem w karierze Scupiri. Ale nie tylko HD, ale zwykłej Scupiri. Jak już mi jedno gałka spadała, to jak były trzy gałki, a nie dwie. Okej, okay, przyspiesz to. Teraz pytanie, czy uda się zrobić... jest czwarte zamówienie, czyli jeszcze będzie piąte, closera i szóste. Czy piąte i closerowa, szóste. No, teraz jak mi prudence przyszła, to już... za późno. Już tamtą wanilię zdążyłem wyrzucić. Wydaj to.
tam Cherisa. A no tak, czekanie nie wyszło. No dobra, wróć do gierki. Weź te zamówienia. Straciatella do ciebie już czeka. Dobra, ogarnąłem co i jak. Trzeba tutaj wrócić i zrobić te lody do końca. Vanilla. No. Pauza za pauzą. Ale mogę ewentualnie się wyjaśnić w ten sposób, że te dni, które teraz nagrywam, one wchodzą lekko, no znowu spadło, lekko przed tym, jak one zostają wam opublikowane. Lekko przed tym nagrywam to. I to powiedzmy za 20 minut dostajecie pierwszy dzień, który w tym terminie jest zaplanowany, a ja to nagrywam 20 minut przed tym pierwszym dniem, jak wchodzi. Zapaliście, co chodzi, nie? Nie będę tłumaczył. Wystarczy takie krótkie wyjaśnienie, dlaczego pauza za pauzą. No tutaj, dobra. Jak już nie wyszło ten bake, to mogę przymknąć oko na inne bake'i, ale na z drugiej strony lepiej perfekty trafiać. I nawet nie za dołcz poleciała punkty, a właśnie za ten bake. Macie kiedy tam bardzo ładnie pilnowałem tego wszystkiego. Szczególnie dla straciatelli. Bananek? O, się trochę nie udało. Jak tam Prudence? No znowu bake. No tak, no bo jak już leciutko się ściemni to ciasteczko, to od razu zabierają punkty. Krystal. Co tak długo zamawiasz? Dobra. Chyba mi nie to zadajeło jej. Mówię nieco chce. Pianki. Okej, no. Pianki i teraz żelek. Czekolada. Okej, okay, tutaj już tą straciatelę robimy. Tutaj żadna gałka nie spadnie niżej, jak tylko na ciastko. No, trochę mało jest. Trochę mało jest, więc trochę nie fajnie. Ale tutaj fajnie, bo się udało trochę jako na równym stopniu położyć, no dobra, już. Czyli ja tu mogę przerwać nakładanie i skończyć nakładanie, jak już te ciastka pozbieram. To jest jakby trochę plusik tego, że jak dzwonię, to ja mogę zrobić stop i nakładać dalej, jak już wezmę to. Tylko chyba wtedy się nierówno znaczy tutaj fajnie się posypało. Potem kontynuowanie jest jakby chyba inaczej to wygląda, czyli po prostu widać, że nałożyłem, przerwałem i nałożyłem dalej. To klient się w tym jakby połapie i tak. Tam straciatella straciła punkty za tą gałkę. Okej. Wanilia jeszcze. Okej, truskaweczka. Sosik. Czekolada.
wisienka i karmelik. No i Krysto, czy będzie u Ciebie perfekt chociaż jeden z tego dnia? No oczywiście, że nie ma, bo ciastko. Pewnie to pierwsze ciastko trochę przysmażyło się, co? Tylko to pierwsze ciastko mogło się przysmażyć. Takie detale na jeden zabierają punkt. Tak to jest w tych grach. Tak to jest niestety w tych grach. Okej. Okay. Następnie. Nie. Następny raz, jak będą dni, to będzie termin dla skupiny HD, to też sobie zagramy kolejne dni. A teraz grajmy Rikos, czyli Works. Mamy 1492 punkty na rank następny. Do pokręcenia terenienki i do otwarcia zapor, czyli no, dopływ fasolki do miski. Tak. Okej. Okay. Trzy gwiazdki zrobione. To trzeci tydzień, jest, nie? To jest trzeci tydzień i skończyło się Holi, zaczyna się Cherry Blossom Festival. Czyli będzie festiwal wiśni. To jest następne święto. I do zobaczenia. Cześć!